zbliżamy się do roku wiary. Związane to wydarzenie będzie z 50. rocznicą ogłoszenia Soboru Watykańskiego II. Stąd też hasło wzięte z Ewangelii: Panie, przymnóż nam wiary. Wiara jest rzeczywistością żywą, albo też gaśnie lub może umrzeć. Stąd też rozważania, jakie staram się przeprowadzić w tym roku w parafii katedralnej Wojska Polskiego, dotyczą sposobów ożywiania wiary. Poczynając od podbudowy intelektualnej, poprzez życie modlitewne, życie sakramentalne, przez życie moralne, poprzez świętowanie i poprzez świadectwo. No, zagrożeń wiary dzisiaj jest wiele. Wynikają one zarówno z pewnych intelektualnych zagrożeń, jakie podsuwane są przez przeciwników wiary. Żywa wiara bywa zagrożona także poprzez proces laicyzacyjny, poprzez wygodnictwo, które ogarnia wielu ludzi, i poprzez celowe działania, między innymi niestety w świecie mediów. Niewielu spotykamy w mediach publicznych przyjaciół wiary, którzy by tę tematykę prezentowali w sposób dojrzały, odpowiedzialny czy też apostolski. Stąd właśnie taka myśl o rekolekcjach i po prostu przybliżenie najważniejszych sposobów przeżywania wiary. Bo na samym rozumieniu wiary istnieje także niebezpieczeństwo, że jestem wierzący, bo jestem ochrzczony. Ale być tylko ochrzczonym, a nie wykazywać nic więcej, trudno mówić o wierze żywej. Stąd bardzo serdecznie chciałbym podziękować księdzu proboszczowi katedry za zaproszenie i wszystkim, którzy włączają się w te przemyślenia w ramach jakby nowej ewangelizacji. To nie jest nowa Ewangelia, nawet trudno mówić o nowych sposobach, tylko chodzi o nową żarliwość w przyjęciu i przeżywaniu podstawowych praw wiary.